Dobry wieczór Państwu, witamy bardzo serdecznie z warszawskiej księgarni i kawiarni Big Book Cafe, tutaj na Mokotowie. Zanim przedstawię naszą gościnę i zaczniemy rozmowę, to tylko powiem, że witamy oczywiście w imieniu Big Book Cafe, ale także wydawnictwa Iskry, które opublikowało książkę naszej gościni i że tę książkę można między innymi znaleźć, zamawiając ją w internecie w księgarni Big Book Cafe. Mogą Państwo w trakcie naszej rozmowy się tam udać i na przykład znaleźć ten tytuł. Zachęcam też do zadawania pytań w czasie spotkania na profilu facebookowym Big Book Cafe, gdzie Państwo nas oglądają między innymi, bo także na YouTubie można pytania wpisywać i one dzięki tajemniczej czarodziejskiej dłoni dotrą do mnie w czasie spotkania i będę mógł je przekazać dalej. A jest z nami dzisiaj dziennikarka, krytyczka literacka i pisarka Justyna Sobolewska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Autorka właśnie opublikowanej książki Miron Ilia Kornel, opowieść biograficzna o Kornelu Filipowiczu. I teraz przyznam Ci się, że tytuł był dla mnie zaskakujący na początku, no bo jak słyszę Miron, to oczywiście Miron Białoszewski. I tak sobie zacząłem się zastanawiać przez chwilę, co mogło łączyć Filipowicza z Mironem Białoszewskim. Tymczasem to wszystko on. To wszystko jeden człowiek, ale rzeczywiście kilka osób się zmyliło i pytało mnie właśnie, że o, będzie książka o Filipowiczu i Białoszewskim. Nie, Kornel Filipowicz nazywał się Miron naprawdę. Takie imię otrzymał w Tarnopolu na chrzcie grekokatolickim i był tym Mironem właściwie do wojny, ale też i później dla bliskich osób, na przykład dla mamy, był zawsze tym Milusiem, Milkiem, Nelkiem, rozmaite odmiany imienia Miron. Więc nawet Przyboś, jego nauczyciel z Cieszyna, kiedy pisał do niego pierwsze listy, panie Mironie, więc był Mironem, był też Ilią. I to jest bardzo tajemnicza sprawa, bo nie wiadomo skąd się pojawił Ilia. Znaczy oni, to jest rodzina pochodząca ze wschodu. Ilia, Eliasz. Ale dlaczego? To jest taka tajemnica niewyjaśniona, ponieważ Kornel Filipowicz miał wyjaśnić swojemu synowi Alowi kiedyś, skąd jest Ilia, ale nie wyjaśnił. I zostaliśmy z tym Ilią. A Ilią był dla Marii Jeremy i dla syna Aleksandra przede wszystkim. Ilia Stary, takie miał przezwiska. Także Kornel Filipowicz miał wiele imion, miał też wiele twarzy. To widać po listach przede wszystkim, bo tych nagłówków jest bardzo wiele. Znaczy po pierwsze odmian imienia Miron, imienia Kornel, ale też od Filipowicza można robić Filipek. Właściwie mnóstwo adresatów zwracało się do niego zupełnie inaczej. Więc kiedy zobaczyłam te wszystkie listy, zobaczyłam też tyle relacji, tyle etapów jego życia, że pomyślałam sobie, że może warto skomplikować tytuł i żeby nie był to po prostu Kornel Filipowicz, tylko pokazać różne też etapy jego życia, różne twarze i różne imiona. Więc stąd mamy właśnie na stronie, na okładce Miron Ilia Kornel. Ale jest to kolejność chronologiczna, bo kiedy zaczął pisać, to już stał się tym Kornelem. W swojej twórczości jest tylko Kornelem Filipowiczem, a nie żadnym Mironem ani Ilią. Jedna z wielu rozkochanych w nim i mających pretensje, co w przypadku Filipowicza i kobiet, które do niego wzdychały, było zjawiskiem dość częstym, by nie powiedzieć powszechnym, też się do niego zwraca Pernel. To też takie ładne nawiązanie, prawda, do postaci z polskiej literatury. Mówisz o tych listach, więc musimy tu wyjaśnić, że być może nie byłoby tej książki, nad którą pracowałaś długo, kilka lat, gdyby nie pewne przypadkowe odkrycie, a właściwie nieświadome dotarcie jednego z członków rodziny Filipowicza do przedmiotu, o którym wszyscy mówili, ale nikt nie wiedział, gdzie się znajduje. Ta książka by była, ale wyglądałaby troszeczkę inaczej, dlatego że ta walizka odnaleziona trochę zmieniła obraz, ale nie bardzo. Rzeczywiście ten Kornel jawił mi się wcześniej już w pewien sposób, a ta walizka tylko pogłębiła, pokazała też właśnie tę wielość imion i wielość adresatów. Kiedy zaczęłam przychodzić do rodziny Filipowiczów w Krakowie, do syna Aleksandra, wszyscy mówili o tej walizce zaginionej. Po likwidacji mieszkania Kornela na Lea, wtedy znowu było Lea Niedzierżyńskiego, ta właśnie ulica krakowska miała dwie nazwy i kiedy Kornel umarł w 90 roku, znowu była Lea. No więc likwidowano mieszkanie na Lea i listy z biurka, z tego wielkiego biurka, które opisał Jerzy Pilch w swoim wspomnieniu, biurka złożonego z kilku biurek, biurka, które było jak twierdza.
Tam właśnie Kornel Filipowicz trzymał listy bliskie sobie, takie z całego życia, które chciał mieć blisko siebie. Listy od Jaremianki, ale też od tych wielu różnych kobiet i od przyjaciół, od swoich wspaniałych przyjaciół. I ta walizka z tymi listami zaginęła wtedy. Czyli to był rok 90. i kiedy ja się tam pojawiłam w 2017 roku, ciągle ktoś mówił, no i była ta walizka i co się z nią stało? I jaka ta walizka była, że była skórzana, wytłaczana, coś tam. Urodziny drugiego syna Marcina Filipowicza, również ta walizka, właśnie co się stało, zniknęło, nie wiadomo, który syn, dlaczego, może ekipa pewnie jakoś to zgarnęła. No i nagle się okazało, że prawnuk Kornela Filipowicza znalazł walizkę, ale nie tę skórzaną, wytłaczaną, z inicjałami pewnego baroneta, która zginęła, tylko jakąś brzydką, starą, dziurawą walizkę. Okazało się, że ktoś przełożył te listy. Może ta ekipa. Może, to już nie wiadomo. W każdym razie te listy się znalazły. Te listy, których nie było. Jeszcze ich nie było, kiedy Agnieszka Dałksza pisała swoją biografię Marii Jaremianki. No i teraz właśnie taka fala nowego materiału się pojawiła. Bardzo się z tego ucieszyłam. Nawet w pierwszej wersji książki to było w ogóle otwarcie, że ta walizka po prostu się znalazła. No ale potem właśnie redaktorka zwróciła uwagę, że właśnie nie wiadomo skąd ta walizka, dlaczego, czy ona naprawdę tak zmienia. No więc ta walizka nie zmieniła wszystkiego, ale rzeczywiście była takim miłym prezentem od losu. Ci, którzy siedzą głęboko w jakimś temacie, czy zajmują się jakąś postacią. Ostatnio pisze o tym Olga Tokarczuk w swoim czułym narratorze, że właśnie rzeczywistość jakoś pomaga nam pisać, że coś się takiego zdarza, że przychodzą różne takie prezenty, albo się ktoś sięga po jakąś książkę na półce, okazuje się, że to jest właśnie to, czego brakuje w jego pracy. No i ta walizka była właśnie takim prezentem, który nadał impetu pracy, bo wiadomo, że pisanie takiej biografii jest dosyć mozolne, trwa to długo, człowiek właściwie myśli, że nigdy nie skończy, ja naprawdę myślałam, że tego nigdy nie skończę, bo przecież czyjeś życie jest absolutnie nie do ogarnięcia. Taki moment się pojawia, kiedy się już tego bohatera znielubia? No właśnie ja go w ogóle nie znielubiłam, wiem, że tak jest. Niektórzy biografowie odkrywają kolejne ukryte warstwy życia swoich bohaterów i tracą sympatię i to jest bardzo częste. Tymczasem ja Kornela Filipowicza właściwie lubiłam coraz bardziej, ale to też dlatego, że ja jednak patrzę na niego przez jego twórczość. Ta twórczość jest bardzo autobiograficzna, tam jest wiele tropów z jego życia, więc daje mi taką możliwość, ale nie oddzielam tej twórczości od tej osoby. Nawzajem mi się to oświetla. Zresztą ten wybór właściwie narracji tej książki, to, że ja nie piszę powieści o nim, nie staram się domyśleć, co on czuł na przykład, bo uznałam, że pisarz, który był tak znakomitym psychologiem, takim znawcą człowieka, tych wszystkich różnych ukrytych warstw, to ja nie mogę sobie pozwolić na uproszczenie i domyślanie się czegoś. Kornel Filipowicz uważał, że człowiek jest niepoznawalny, że my zawsze coś tam sądzimy o tych ludziach, wydaje nam się, że coś wiemy, tymczasem nic nie wiemy. To jest jakaś rzecz, która się w jego twórczości bardzo często pojawia, że świadkowie mówią, a bo ona była taka. A Kornel Filipowicz pokazuje, że nie, że my naprawdę nic nie wiemy o tym drugim człowieku. No więc uznałam, że nie mogę. Muszę być fair wobec mego bohatera i nie tworzyć jego portretu z tego, czego rzeczywiście on nie zostawił w śladach, czy czego nie wiemy z tych dokumentów. Więc nie domyślałam nic. Więc trochę to jest oczywiście ograniczające, bo wydaje mi się, że łatwiej napisać taką biografię właśnie bardziej żwawą na przykład z tym takim bohaterem powieściowym. No ale trudno, musiałam być fair wobec niego, bo no, po prostu sam był za dobrym pisarzem i obserwatorem człowieka. Na pewno o tobie jest taka, że od lat zajmujesz się nie tylko krytyką literacką, ale też prowadzisz własne badania nad różnymi pisarzami, czytasz bardzo wiele książek, nie tylko w Polsce się ukazujących, ale i na świecie. I właściwie jest bardzo wiele osób, o których można by było stworzyć opowieść biograficzną, takich jeszcze nieopowiedzianych w sposób wystarczający dla polskiego czytelnika. Co było tym argumentem, który ostatecznie przeważył, że to właśnie Kornel Filipowicz? No bo on jest moim po prostu ulubionym pisarzem. I mam to szczęście, że on nie jest pisarzem bardzo, bardzo znanym. Jest trochę znanym, w pewnych kręgach jest kultowy, można to powiedzieć, ale uznany, ale nie za bardzo. Znaczy ciągle można coś odkryć na temat tego pisarza, ciągle można przywrócić pamięć o nim, więc wydaje mi się, że to jest świetna sytuacja dla kogoś takiego jak ja.
Dlatego się zdecydowałam pisać o jego życiu, bo też nie wydaje mi się, żebym chciała robić to często, czy często badać czyjeś życie. To jest bardzo właściwie trudna rzecz, delikatna materia. Świetnie o tym wie na przykład Magda Grzebałkowska, która właśnie pisała o życiu wielu osób i wie, że biograf dokonuje różnych wyborów. Czy na przykład są takie rzeczy, których być może nie powinien napisać? Sam musi o tym decydować. Są takie rzeczy na przykład, które kompromitują jego bohatera. Są takie rzeczy, które, a jeżeli się nie chce pisać biografii kompromitującej, takiej łapiącej go po prostu na kłamstwie, no jest taki typ biografii. Są tacy, którzy uprawiają to, żeby właśnie obnażyć, żeby zrzucić z piedestału, obnażyć. Pamiętamy dyskusję wokół książki autora Domosławskiego na przykład. Tak, ale to było chyba ciekawszy przypadek, bo chodziło o wiele rzeczy i gdzieś jakby, ale rzeczywiście ta dyskusja dotycząca życia była bardzo, bardzo istotna. Natomiast rzeczywiście są takie rzeczy, właśnie Magda Grzebałkowska kiedyś opowiadała, że jeżeli napiszemy rzecz bardzo kompromitującą, to ludzie zapamiętają tylko to. Więc biograf musi wybierać właściwie, co chce, żeby czytelnik znalazł w jego książce. Czy chce się właśnie tak skompromitować tego bohatera. I ja miałam to szczęście, że też nie miałam takich rzeczy. To nie jest książka skandalizująca. To nie jest książka, w której chciałam właśnie obnażyć, że był straszliwym kobieciarzem. Bo to zresztą, no co tu obnażać? No po prostu dosyć miał duże powodzenie. Natomiast też właśnie nie mam w tle żadnych skandali. Nie mam też życia, które byłoby rozczarowujące. Nie mam też faktów, które odkryłam, a byłam przecież w IPN-ie, badałam jego teczki. Faktów, które by pokazywały na przykład, że miał podwójne życie. Że tak naprawdę tu był działaczem opozycji, a tak naprawdę donosił. Sprawdziłam, że nie, że nie. Mogę zresztą od razu powiedzieć, że po wojnie Kornel Filipowicz, który wychodził z tej formacji lewicowej, oczywiście zgłosiło się do niego UB, żeby został właśnie tajnym współpracownikiem. I to był 46 rok, czy nawet 45. I on nie wiedział jakby, jak to wygląda, więc na taką rozmowę się umówił. I złożył swój biogram, podpisał coś, że będzie. Natomiast nigdy niczego im nie zaniósł, niczego nie napisał, bo zobaczył jakby, na czym polega taka współpraca z Urzędem Bezpieczeństwa. Absolutnie się wycofał. To był zresztą utrata ideałów, które w tym czasie przeżywało wiele ludzi z tamtej formacji, którzy jednak na początku po pierwsze wychodzili z piekła obozów i z taką wizją jednak Polski, którą trzeba było zmienić, tej Polski przedwojennej, pracowali nad tym, żeby to zmienić, wchodzą w nową rzeczywistość z takim poczuciem, no może się uda, może nie będzie tak jak w Związku Radzieckim. I Filipowicz też jakby miał ten pewien kredyt, ale bardzo szybko go utracił, chyba już po tym referendum trzy razy tak. Jedyny jego tekst publicystyczny to jest właśnie, zresztą wielu pisarzy to wtedy zachęcało do udziału, że to właśnie jest ważne referendum i że trzeba głosować trzy razy tak. No i koniec. Myślę, że oni wtedy, w tym momencie on zobaczył jakby skalę oszustwa i tyle. I nie zapisał się do partii, był absolutnie tym właśnie lewicowcem, który został wierny swoim ideałom przedwojennym. I dopiero kiedy się pojawiła możliwość opozycji, kiedy pojawił się KOR, kiedy jakby zaczęło się środowisko jednoczyć, no to on natychmiast zaczął działać. No był tym pisarzem, który, lubię to powtarzać, bo to jest dzisiaj ważne, znaczy wstał od biurka i zaczął działać. On się jawi jako postać niezwykle czysta, człowiek, który idzie przez życie wyprostowany, całkowicie świadomy swoich przekonań i nie dający się złamać. I to jest, myślę, bardzo istotne w opowieści o Filipowiczu, że on po prostu nikogo nawet niecelowo nie skrzywdził, albo przynajmniej nie miał takich intencji i że przez całe życie jedną z najważniejszych dla niego rzeczy było to, by nieść pomoc tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Nie tylko pisarze, w ogóle ludzie, którzy go otaczali. Tak, chociaż nie był oczywiście kryształowy, byli też ludzie, którzy go nie lubili. Miał sporo wrogów, miał taką listę swoich antagonistów. Nie wiadomo było, co tam się stało i dlaczego. Myślę, że też z tymi kręgami partyjnymi to była rozmaita tam rywalizacja w Krakowie. On był też przecież w Związku Literatów działał, więc na pewno miał ludzi. Zresztą było kilka takich zgłośliwych portretów. No właśnie, że on taki jest milkliwy, ale ma o sobie dobre zdanie, nie lubi
krytyki, więc niektórzy uważali właśnie, że nie jest taki fajny. To dobrze, że nie był kryształowy, to dobrze, że nie pisałam o kimś, kto był pomnikiem. To był żywy człowiek, który też interesował, po pierwsze, no właśnie w tych relacjach ludzkich, no właśnie nie był kryształowy, na przykład, o czym mówi Ewa Lipska, no jego relacje z synami były trudne i lepszym był, lepiej tworzył portrety dzieci, niż potrafił być ojcem, bo nie potrafił okazywać emocji. No, taka czułość nie była mu właściwa, to jakby innymi torami szło. Więc w synach został pewien żal i został brak ojca. Nie mieszkali zresztą z nim, więc nie, miał swoje ograniczenia. Myślę, że właśnie też był świadomy swoich ograniczeń. Natomiast w swojej twórczości, to jest bardzo ciekawe, badał wszystkie odcienie. Właśnie nie budował takich moralitetów, że są dobrzy i źli. Tylko na przykład portret antybohatera. To jest bardzo ciekawy portret kolaboranta okupacyjnego, teraz zresztą wznowiony razem z tą moją książką, człowieka, który no po prostu chce przeżyć. Za każdą cenę przede wszystkim przeżyć i dajcie mi spokój z tym bohaterstwem. Bardzo był za to krytykowany, natomiast można sobie wyobrazić, że taka postawa w pewnych okolicznościach też nie jest niczym złym, prawda? Znaczy, że nie wiadomo, do czego zmuszają człowieka okoliczności. Zmuszanie do bohaterstwa, jeżeli sobie wyobrazimy taką sytuację, że trzeba być koniecznie tym bohaterem, też jest jakąś opresją. Także on badał te różne odcienie zachowań bez takiej wyraźnej, moralnej oceny. I to jest bardzo ciekawe. On pisze tak opowiadania, że my się zastanawiamy nad tym antybohaterem w nas. My też przecież chcemy właściwie przeżyć i czasami stawialibyśmy wyżej właśnie własne życie niż działanie dla społeczności czy dla innych, jakichś wyimaginowanych. Więc on pokazuje, że właśnie w człowieku są bardzo różne strony, są też te ciemne strony. On je wydobywa. Interesują go na przykład te postacie dawnych hitlerowców, no tak jak pan Nitschke, czyli komendant obozu, który jest spokojnym, miłym staruszkiem, bardzo dbały, który bardzo dba o zwierzęta i ogród. Jest bardzo miły, naprawdę. I nawet mu współczujemy w tym opowiadaniu. Właśnie on potrafi robić takie wolty, które pokazują, że jakby okoliczności często zmuszają człowieka do tego, żeby się pewne rzeczy w nim ujawniły, ale to nie jest tak, że jakby jedni są tylko źli, a drudzy są tylko dobrzy. Myślę, że to też można stosować też do niego, znaczy, że on cały czas ostrzega, że nie wiadomo, kim bylibyśmy w jakichś okolicznościach i że, no właśnie, że to nie jest takie łatwe powiedzieć o kimś, że jest kryształowo dobry, moralny, bo on ma też tą ciemną stronę, tylko może ona się jeszcze nie ujawniła. Piszesz o panu Nitschke, że to jest tekst, który był bardzo dobrze zrozumiany w Niemczech, że tam Filipowicz dokładnie dla tamtych czytelników trafił w punkt. No przecież oni się długo rozliczali z przeszłością własnych dziadków czy ojców. Tak, ale właśnie się rozliczali. Był ten moment chyba w latach 60., kiedy po jakimś czasie milczenia nastąpiły te procesy rozliczeniowe. Część intelektualistów i pisarzy uznała, że nie dokonało się. Przecież na przykład, nie wiem, Zebald, który wyjechał z Niemiec, bo nie mógł znieść tego, że, no, że się milczy o tej przeszłości, czy jakby przypadki tych, którzy świetnie sobie radzili w nowej rzeczywistości, nie wiem, będąc w Stasi, czy będąc w ogóle w armii na przykład, na wysokich stanowiskach. Także, a jednocześnie no, Niemcy dokonywały tego procesu i tutaj rzeczywiście nie można się dziwić, że Ogród pana Nitschke był popularny, bo opowiada właśnie o tym, jak dobrze można się ukryć swoją przeszłość i że to jest właśnie ważne dla Filipowicza. On opowiada, że człowiek dobrze wyglądający, budzący zaufanie, zawsze ma większą rację i bardziej będzie słyszany niż włóczęga, człowiek, który właśnie źle wygląda. No właśnie, to zresztą w pamiętniku antybohatera jest też pokazane, że ci, którzy dokonują czynów heroicznych, często są krzykliwi, są jakoś zdesperowani, nie budzą zaufania, że ten właśnie heroizm jest często śmieszny. Tymczasem właśnie dobrze, lepiej jest być spokojnym, dobrze wyglądać, dobrze się ubierać, zawsze się wtedy wzbudzi zaufanie. Więc on jakby wydobywa to, co jest pozorem, a to, co jest rzeczywistością i że pewne rzeczy są bardzo dobrze ukryte.
takim miejscem chyba formującym dla Filipowicza był Cieszyn. Pierwsze miasto, w którym jego rodzina na dłużej osiadła po przejechaniu ze wschodu do tej Polski, która wybuchła, która się w 1918 roku wybiła na niepodległość. Ważnym miejscem chociażby z powodu tego, że tam chyba ukształtował się jego charakter, poglądy społeczne i polityczne, ale też zaczął tam pisać, no bo nie tylko ta wrażliwość na sprawy społeczne, ale także spotkanie z przybosiem, nauczycielem na początku, potem przyjacielem i pierwsze literackie próby to właśnie Cieszyn. Tak, Cieszyn. Cieszyn to jest niezwykłe miejsce. To jest miejsce, o którym Witlin pisał przed wojną, że ono jest zatrzymane w czasie. Jak się dzisiaj przyjeżdża do Cieszyna, to człowiek ma poczucie, że to miejsce jest zatrzymane gdzieś na początku XX wieku. Więc coś z tego właśnie zatrzymania i przynależności do innego świata ciągle tam jest. Pozdrawiam Kornela i Przyjaciół, czyli wspaniałe miejsce, które Mariola Sznapka stworzyła właśnie dla pamięci Kornela Filipowicza. To wspaniałe, że pisarz może mieć takie właśnie swoje miejsce w tym swoim mieście, które było dla niego takie ważne. Ale właśnie ten Cieszyn był miejscem idealnym dla tej rodziny, która się tułała po prostu, żyła w pociągach, na stacjach, gdzieś w jakichś przechowalniach po prostu, idąc, szukając pracy między Tarnopolem, Wiedniem, Oświęcimiem, Lubaczowem. I wreszcie się pojawiła praca dla ojca Kornela, który też się nazywał Kornel, Kornel Filipowicz. Pojawiła się możliwość pracy w Cieszynie i dlatego osiedli w Cieszynie i szybko właśnie mieli mieszkanie na ulicy Górnej, ten dom jeszcze stoi, można zobaczyć to miejsce, jest tablica też. No i ten Cieszyn po pierwsze okazał się miejscem właśnie spokojnym, idealnym, miejscem, gdzie zgodnie żyły różne nacje, różne religie. Przecież tam oni, grekokatolicy, niespecjalnie religijni, dotarli do miejsca, mieszkali tuż przy kościele ewangelickim, ale też był koledzy żydowscy w szkole, więc jeszcze była ta czeska strona, więc wszystko to było razem. Więc to było miejsce jednocześnie zakorzenione w przeszłości, bardzo konserwatywne, spokojne, ale dzięki przybosiowi nagle Cieszyn stał się centrum awangardy. To jest niesamowite. Przyboś tam, narzekając na to, że jest po prostu nauczycielem w gimnazjum i że się marnuje i męczy, wydał tom wierszy, który jest jednym z najważniejszych osiągnięć awangardy, Sponat. I tam po prostu w drukarni właśnie w Cieszynie. Więc nagle się okazało, że i ten przez przybosia przychodzi prasa z Francji, że Kornel Filipowicz się świetnie zna na awangardzie jako jeszcze ten gimnazjalista. Ale to też nie znaczy, że on od razu chciał być pisarzem. Przeciwnie, on w ogóle tę literaturę odsuwał jak najdalej. Szkoła go niewiele interesowała też. Są świadectwa, więc widać, że zachowanie przyboś wpisuje nieodpowiednie. 2, 3, no w ogóle takie oceny z polskiego też 3, żadnych tam specjalnych osiągnięć w pewnym momencie. Widać, że co innego go interesowało. Interesowało go życie. Też jakieś dziewczyny, bo są te listy cieszyńskie, które też pokazują. Trochę obuzelka, bo był gang, ulica Górna. Dokładnie, to był rzeczywiście, on nie mówił za dużo o tym, co się działo, nie wspominał tego, ale to było rzeczywiście bujne życie. Interesowała go przyroda, interesowała go biologia. Wybrał to taki kierunek studiów. Więc między tym przybosiem a literaturą na początku nie było takiego sprzężenia, że właśnie przyboś sprawił, że on się zajął literaturą. Nie, ta literatura, znaczy odkrył, że fajnie mu się pisze coś poza szkołą. Obserwuję teraz mojego syna, który jak ma napisać jakieś wypracowanie, to po prostu a nagle potem bierze zeszyt i pisze horror. Więc to jest ten sam mechanizm, że nie wiem, czy mój syn będzie pisał dalej, ale że po prostu poza szkołą odkrył, że sprawia mu frajdę obserwacja, zapisywanie jakichś sobie swoich skojarzeń, że coś w tym jest przyjemnego. Tak opisywał Filipowicz początki tej literatury. No ale rzeczywiście w tym Cieszynie zadebiutował w Zaraniu Śląskim takimi utworami, które jak się patrzy na późniejszą twórczość, to są absolutnie daleko. To jest taka twórczość bardzo rzeczywiście zaangażowana, lewicowa. Życie dróżnika, życie biednej rodziny, bardzo takie właśnie naturalistyczne.
wręcz hipernaturalistyczny. Są tacy, którzy uważają, że to jest znakomite. No ja jednak wolę późną, znaczy tą powojenną twórczość, bo tak jak powiedziałeś, że to, co stworzyło Cornella, nawet przez chwilę pomyślałam, że być może powiesz obóz koncentracyjny. Bo jest też faktem, że Kornel Filipowicz wyszedł jako ktoś inny z wojny. Ktoś inny, przechodząc przez obóz. Absolutnie się wszystko zmieniło. Znaczy zmieniło się jego postrzeganie człowieka, ale też postrzeganie literatury, bo właśnie te pierwsze wprawki i poetyckie, i prozatorskie są zupełnie inne niż to, co on zaczął pisać po wojnie. Ale ten Cieszyn właśnie jeszcze o tej politycznej stronie, że Tadeusz Reger, PPS-owiec, był jego mentorem. I rzeczywiście on tam po prostu się strasznie zaangażował w takie myślenie, jak ulepszyć Polskę, jak zmienić Polskę, jak właśnie sprawić, żeby była bardziej sprawiedliwym krajem, gdzie wszyscy byliby u siebie. No ale wyszedł z tymi ideałami, a zaczęły się lata 30., studia w Krakowie, kiedy zaczął się bardzo właśnie front po prostu faszystowski i te organizacje nacjonalistyczne zaczęły podnosić głowę. On wtedy się bardzo zaangażował razem zresztą z artystami w działania, po prostu wręcz w walki uliczne. To też jest taka Kraków, strona. Wydajmy. To był Kraków, tak. I to spotkanie z ludźmi, z którymi potem częściowo przez jakiś czas szedł przez życie. Tak, ale właśnie, że Filipowicz, ten z wizerunków starszy, spokojny pan, pisarz oddany literaturze, przed wojną stał złomem właśnie na Uniwersytecie Jagiellońskim i po prostu walczył z ONR-owcami, którzy blokowali kampus. Wręcz kiedyś, to o czym opowiadał Artur Sandauer, była taka manifestacja przeciwko Hitlerowi, na której byli różne strony polityczne, ale nagle ONR zaczął bić Żydów. I Filipowicz dostał jako Żyd, więc wtedy Sandauer właśnie mówił, że nasi przyjaciele Polacy dostali właśnie zamiast Żydów. Skoro mówisz o tym jego zachowaniu, o postawie przedwojennej, to jedną z tych rzeczy, które bardzo silnie uderzają i w literaturze Filipowicza, i w opowieści o jego życiu, jest właśnie stosunek do Żydów. To, że on uważał, że ani antysemityzm, ani filosemityzm to nie są postawy, które w jakikolwiek sposób powinny być komukolwiek bliskie, ponieważ po prostu nie należy tego dzielić. Żydzi są naszymi przyjaciółmi, żyją wśród nas i nie powinno się w ogóle wokół tego robić czegoś, co niektórzy nazywają, wezmę to w cudzysłów, zagadnieniem. Ale już na pierwszych stronach twojej książki i później także dalej, kiedy opowiadasz o życiu Filipowicza, no pojawia się to zdanie, które jest poruszające. Rzecz ma miejsce po marcu 1968 roku, po tej wstępnej nagonce antysemickiej Gomułki. I w jednym z listów do Tadeusza Różewicza, przyjaciela swojego, Filipowicz pisze o tym, że odprowadzał przyjaciół na Dworzec Gdański. I to zdanie, które pewnie by też nie powstało, gdyby właśnie niedoświadczenia obozowe i wojna, trauma, to wszystko, co go całkowicie zmieniło. Wszyscy wyglądali jak popiół z pieców krematoryjnych, ja też. No to jest po prostu jedno z najbardziej przerażających i porażających zdań, chyba które kiedykolwiek Filipowicz napisał. Tak, cieszę się, że przypominasz to zdanie, bo mnie to po prostu wbiło mnie w krzesło. Czytałam korespondencję z Tadeuszem Różewiczem, która jest żartobliwa. Oni naprawdę żartują ze wszystkiego, z siebie przede wszystkim. I nagle się pojawia ta kartka, gdzie jest właśnie pomiędzy jakimiś rzeczami codziennymi pojawia się to zdanie. I właściwie to jest jedyne też zdanie na temat 68 Filipowicza. Jeszcze w listach do Wisławy oni omawiają, ale tam jest jeszcze i Czechosłowacja i inne sprawy. Natomiast tutaj po prostu on idzie ze swoimi przyjaciółmi, znaczy idzie z Arturem Sandauerem, czyli polskim Żydem, który został. Idą żegnać przyjaciół na Dworzec Gdański. I właśnie tak to opisał Kornel Filipowicz, że wyglądali wszyscy jak popiół z pieców. Ja też. I to jest po prostu wstrząsające. To jest właśnie ta jego strona taka najgłębszego rozumienia i współodczuwania. Ci Żydzi się zresztą wspaniale u niego pojawiają. Jakby od tego opowiadania pierwszego, gdzie ojciec mówi synowi, który dołącza się do nagonki na Żydów, kiedy Maccabi gra z inną drużyną, a przecież wiadomo, Żydzi oszukują, więc chłopaki ruszają, żeby nawalać tych Żydów, małych chłopców.
A ojciec milczy, 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 syn jest zaniepokojony. To go wybija jakby z tej zadowolenia wspólnotowego nagonki na tych winnych, bo wiadomo, że Żydzi oszukują. A ojciec mu mówi tylko jedno zdanie. W historii zawsze najgorsze rzeczy zaczynają się od nagonki na Żydów. I tyle. Zaczynają się od bicia Żydów. I to jest po prostu rozpoznanie też zjawisk historii, które on miał. Bo ta historia u niego zawsze jest w tle. Próbuje rozpoznać jej znaki. Dzięki temu dla mnie to było ciekawe w pisaniu tej książki, że ja też oglądam tę historię. Te różne kluczowe, takie drażliwe momenty naszej historii. Na przykład aneksja, zajęcie Zaolzia. Kiedy nagle Polacy wkraczają i zabierają kawałek innego kraju, a obok przecież jest Hitler, który za chwilę zrobi to z nami. Ale nie, nasza mitologia, bo Polska potrzebuje kolonii. Taka jest narodowa opowieść o tym i wszyscy zjeżdżają do Cieszyna. Najlepsze pióra polskie, Wańkowicz, który pisze, wreszcie ziemie znowu polskie. Jakby uruchamia się taka mocarstwowa nagle narracja polska. I tutaj w tym momencie na przykład to spojrzenie Filipowicza nie jest jednoznaczne. On wtedy był zmobilizowany, był na ćwiczeniach w Bielsku. Obserwuje to jako taki obserwator, który nie ma specjalnie zdania. Natomiast później już po latach, jak pisał opowiadanie o swoim mentorze, opowiadanie Wiktor, opowiada o tym, że w tych działaniach zginął syn tego PPS-owca Tadeusza Regera i on jakby zobaczył klęskę swojej wizji Polski, że Polska po prostu staje się agresorem, a on przecież, Tadeusz Reger, walczył o Polskę, która nie będzie jej zachowywać jak Trzecia Rzesza. Więc jest to jakby klęska, coś zmiata jego ideały. Więc jakby w tym momencie pisania, już po latach, Filipowicz patrzy na ten kawałek historii już jakby inaczej niż patrzył, kiedy był tego uczestnikiem. Ten moment twojej książki zresztą genialnie się łączy. To jest taki most między opowieścią Filipowicza a opowieścią Piotra Majewskiego o roku 1938, książki nominowanej w tym roku do Nagrody Nike, że przecież postawa Polaków wobec Czechosłowacji to właściwie była zdrada i też jakieś zaślepienie, dlatego że chwilę potem, o czym ty też wspominasz, po zajęciu Zaolzia Niemcy wystosowali list z postulatami wobec Polski, które miały być zrealizowane, jeżeli nie to wojna, żądania, ale nikt wtedy o tym nie myślał. Był jakiś moment zaślepienia po prostu. Tak, i entuzjazmu, bo przecież nam się należą kolonie. To jest rzeczywiście niesamowite. I, kiedy byłam w Cieszynie, Zbigniew Machej, tłumacz i poeta, który też znał Kornela i świetnie opowiada. Twój przewodnik po mieście. Tak, był moim przewodnikiem. Mówi, on w tym hotelu, tu się wszyscy zjechali, tu nadawali stąd właśnie w tym momencie. Ale no właśnie, Kornel i Przyboś. Przyboś na przykład przysłał kartkę do Filipowicza. No szkoda, że pana tu nie ma w tym momencie. Filipowicz był zmobilizowany wtedy. Naprawdę świetny czas. Sam byłem i przekraczałem słupki graniczne. To jest bardzo ciekawe doświadczenie. Więc jakby nie jest to wszystko takie jednoznaczne. Uczestnicząc w jakichś wydarzeniach, czasem nie ma się oglądu takiego zewnętrznego, jaki się ma, kiedy patrzy się z dystansu. Także jest to przez Kornela Filipowicza zaglądałam w te różne takie momenty naszej historii. Też na przykład bardzo tajemniczy moment to właśnie dzięki Przybosiowi, co się działo we Lwowie w 1940 roku, kiedy polscy pisarze, i to po prostu prawie wszyscy, byli we Lwowie i widzieli, jak się buduje komunistyczną literaturę i państwo komunistyczne. I tam był wtedy też Boy, była też Ginczanka, o czym wspominała na przykład Izolda Kiec w swojej biografii, ale i oni tam zobaczyli bardzo dużo. Tam był Borejsza, tam byli twórcy, Przyboś był też, twórcy jakby późniejszego powojennego kształtu polskiej kultury. Ale co oni tam zobaczyli, jak się zachowywali, jest to tajemnica, bo część ludzi albo Broniewski był, od razu trafił do więzienia, albo siedzieli w więzieniu, albo nie mogli o tym mówić, albo się wstydzili o tym mówić. Aleksander Watto wstrząsająco opisał, że to był czas, kiedy się najbardziej wstydził za siebie, bo żeby obronić swoją rodzinę, był gotów zrobić wszystko, podpisać wszystko, upokorzyć. Więc jest to taki bardzo tajemniczy moment w naszej historii, bo nie ma za dużo świadectw o tym, co się zdarzyło w tym Lwowie. Tam nie było Filipowicza w tym momencie, ale był Przyboś, który później wchodzi
rzeczywistość i wspiera, ale właśnie nie socrealizm, ponieważ on zawsze bronił jednak poezji awangardowej i swobody języka poetyckiego, nie mógł się zgodzić na socrealizm. Natomiast właśnie dzięki Cornellowi widziałam po pierwsze ten krąg jego przyjaciół i krąg momentów historycznych, jakby oglądałam sobie całą taką strasznie szeroką połać historii, biografii, postaw, różnych rzeczy ciekawych. Dzięki działaniu kilku osób, także twojemu, Filipowicz przez lata nieobecny, zapomniany, gdzieś na margines niesłusznie zepchnięty, a w powszechnej świadomości przede wszystkim występujący jako życiowy partner Wisławy Szymborskiej, powraca. I muszę przyznać, że chociażby w tym zbiorze, który ty przygotowałaś kilka lat temu, jego opowiadań, no, jego lektura zrobiła na mnie ogromne wrażenie właśnie z tego powodu, że tak na pierwszy rzut oka niewiele się w tych tekstach dzieje, ale on zadaje tyle istotnych pytań, takich fundamentalnych na temat postaw, jakie przyjmują ludzie, wyborów, których dokonują, ale też widać w tych tekstach kolejnych, także szczęśliwie wznawianych, jak wiele było w tym myśleniu, spojrzeniu na świat Filipowicza, czegoś, co wyprzedzało innych w tym postrzeganiu rzeczywistości, tego, w czym żyjemy, co nas otacza. Wiele jest tych wątków, ale jednym z tych, które, i ty to szczęśliwie silnie w tej książce akcentujesz, jednym z tych wątków, na które należy zwrócić uwagę, to jest chociażby stosunek Filipowicza do zwierząt, prawda? To znaczy to wcześniejsze niż innych dostrzeżenie przez niego tego, że zwierzęta mogą czuć, mogą rozumieć, więcej, czynienie z nich potem w literaturze osobnych bytów, osobnych bohaterów, którzy czasem zdają się być bardziej inteligentni, przewidujący i rozumni od człowieka. Tak, on jest strasznie współczesny. To było pierwsze moje wrażenie, jak szukałam opowiadań do tego pierwszego wyboru, że co brałam opowiadanie, to myślę sobie, no właściwie jest na dzisiaj. Tu nie ma żadnej ramoty. Może dlatego, że on nie miał takiego wyrazistego stylu. On jednak dobierał sobie styl do treści. W sensie najpierw myślał o tej historii, jak ją opowiedzieć. Że na przykład nie można po kilku wersach, nie rozpoznamy, że to jest Filipowicz, bo to jest czasami bardzo przezroczyste, nie tak jak u Pilcha na przykład, że wiadomo, że fraza to jest fraza. Więc on jest bardzo taki czasem przezroczysty, ale jakby trafiający w sedno. Więc jest bardzo współczesny, ale właśnie jest wyprzedzający jakby swoje czasy, bo ma taką wrażliwość, jaką my dzisiaj mamy, a naprawdę o zwierzętach jakby to nie było przyjęte, żeby się zastanawiać nad tym, co czuje szczupak. Albo właśnie, żeby patrzeć na zwierzęta całkowicie autonomicznie, niesentymentalnie. Oczywiście były w literaturze takie zwierzęce portrety zawsze, jeszcze nie wiem, no Kipling na przykład, jak się dzisiaj czyta, to on jest jakoś, ale on po prostu wychodzi ze swojej epoki. I Filipowicz też absolutnie wychodził w portrecie kota na przykład, w Kot w mokrej trawie. To jest takie mocne opowiadanie. Ja muszę powiedzieć, że złapało mnie za gardło i właściwie no, miałam takie poczucie grozy, jak skończyłam czytać to opowiadanie, bo tam jest jakby cała ta groza związana z tym, co my wiemy, co się stało. Ale też jego właśnie próba czucia tak jak zwierzę. No to była jedna z wielu jego prób wyjścia z ludzkiego spojrzenia. Po pierwsze wyjścia z jego spojrzenia, jego pisarza, jego samego. On pisze o sobie często, ale jakby silniejsza u niego jest ta potrzeba, żeby zrozumieć innego. A tym innym, najtrudniejszym do zrozumienia jest właśnie zwierzę. I tych zwierząt u niego jest wiele. W tym zbiorze, który przygotowałam wznowień, jest egzekucja w zoo, które opowiadanie też wieloznaczne, bo można je czytać znowu. Można czytać w kontekście polsko-niemieckim, okupacyjnym. To się dzieje w Berlinie w czasie okupacji. Ale właśnie jak się zachowują tam zwierzęta, to jest coś niesamowitego. Te zwierzęta wiedzą więcej. Te zwierzęta patrzą na ludzi i myślą sobie, czy oni to zrozumieją w ogóle. Więc jakby te zwierzęta u niego wyprzedzają człowieka. I to jest coś, co się u niego pogłębia, aż do tego ostatniego wiersza, ostatnie słowo oskarżonego, który jest oskarżony o zabicie muchy. A przecież mucha jest stworzeniem doskonałym. Więc niesłychane jest to jego wyczulenie na tę sferę. Tych portretów zwierzęcych jest wiele. Nawet motyl zyskuje u niego znaczenie też takie, że
pokazuje w tym opowiadaniu Rzadki Motyl, że kiedyś jako ten przyrodnik marzyłby o tym, żeby złapać i mieć tego motyla, przyszpilić go. Natomiast po latach myśli sobie, wspaniale, że ten motyl tu jest, ale ja nic od niego nie chcę. Kim ja jestem wobec tego motyla? Kim ja jestem jako człowiek wobec tego motyla? W ogóle takie rzeczy się tam jakby wydobywają z samego kontaktu z tym motylem, że otwierają się kolejne poziomy zrozumienia. I rzeczywiście gdzieś przy tych zwierzętach, małych istnieniach, tej przyrodzie, oni się z Wisławą spotykali. To widać w jej wierszach na przykład, że jej się właśnie otworzyła perspektywa dzięki Filipowiczowi, dzięki wyjazdom na ryby, siedzeniu i nudzeniu się w czasie, kiedy Kornel Filipowicz łowił ryby. To ona zaczęła kontemplować przyrodę. Ale ostatnio też widziałam, że Ryszard Krynicki odczytuje wiersze z Brulionów Wisławy Szymborskiej, czyli takie rzeczywiście, które jeszcze nie były publikowane, gdzieś tam są jakieś wersje takie niepełne i jest tam wiersz Owad. Ja myślę, że ten wiersz Owad z Brulionów to też jest jakby pokłosie Kornela, że to jej po prostu spojrzenie uważne na te stworzenia wcale nie niższe, przeciwnie, że jej się właśnie poszerzyła perspektywa o najmniejsze i największe, ale tak naprawdę te najmniejsze są o wiele wyżej. I bardzo czekam na to wydanie, które przygotowuje wydawnictwo A5, wierszy odczytanych, bo tam może też być właśnie, możemy znaleźć tam ślady znowu tego ich wspólnego spojrzenia, bo wielokrotnie jestem pytana o to, gdzie w twórczości Filipowicza jest Wisława Szymborska. No nie ma jej tak realnie. Nie ma, jest Maria Jaremianka, ale to też z tego powodu, że historia miłosna z Marią Jaremianką skończyła się tragiczną śmiercią i literatura dla Kornela Filipowicza służy temu, żeby ją ożywić. To jest po prostu wiele lat ożywiania zmarłej. To jest też niesamowita jakby funkcja literatury. Ale Wisława była jego bliską istotą twórczą, która żyła obok. Więc jakby nie wsadzał jej do swojej twórczości, nie musiał jej odzyskać. Jednak literatura u niego odzyskuje dzieciństwo, rodzinę, matka tam się pojawia, ojciec, ten reger, przyjaciele, ale też na przykład nie ma portretu Przybosia. To jakby, czy Tadeusza Różewicza. Nie ma tych, którzy szli równo z nim. On w literaturze chyba próbował właśnie wskrzesić zmarłych. Za chwilę będziemy mówili o Wisławie Szymborskiej. Nie da się tego tematu oczywiście uniknąć, proszę Państwa, ale jeszcze chciałem Cię zapytać jako badaczkę i znawczynię, jak sobie to Filipowicz Twoim zdaniem w głowie łączył? To rozumienie zwierząt z tym, że był zapalonym wędkarzem. No właśnie, to jest dla nas problem. To jest dla nas problem dzisiaj, natomiast w tamtych czasach jakby nikt nie zadawał sobie takiego pytania. Ponieważ problemem było to, jak spędzać czas, jak właśnie obcować z przyrodą, przede wszystkim jak spędzać wakacje. Więc to jest nasze dzisiejsze myślenie, które rzutujemy na przeszłość. Ale u niego dokonywała się taka ewolucja. Ewolucja, że to był człowiek, który jednak przeszedł przez wojsko, przeszedł przez wojnę, miał broń, to potem było zakazane, ale jakby posiadanie broni po wojnie no było czymś takim, co mężczyzna chciał mieć. No. Potrafił wszystko zrobić, właśnie produkował te noże. One zresztą... Także dla obrony na przykład bał się, że ktoś Szymborską albo jego napadnie. W latach 80., kiedy jego syn został pobity przez milicję, on zaczął się bać, że ktoś napadnie na przykład Wisławę, więc bał się po prostu napaści różnych i prowokacji. Zwłaszcza, że wiedział też, że ma wrogów, bo też działał w opozycji, więc różne rzeczy się działy. On się naprawdę bał. Ale no właśnie, to był człowiek, który wyszedł z tej formacji męskiej, takiej, no jak ta okładka zresztą, no hemingwayowskiej. Mężczyzna, który potrafi wszystko sam zrobić, upolować. I on polował też. Ale właśnie po wojnie było tak, że owszem, polował, ale syn mu powiedział, żeby już przestał. Al mu powiedział. On przestał natychmiast. Później wręcz złapał jakiegoś człowieka, który strzelał do psa. On go po prostu zaaresztował, złapał za habety, wezwał milicję. Przyczynił się do tego, że został zatrzymany ten człowiek. Więc jakby u niego to wszystko ewoluowało szybciej niż jego epoka. Natomiast ryby, to było tak, że owszem, ryby czują, ale w tych rybach nie chodzi tylko o rybę.
Owszem, jest ta przyjemność z jedzenia ryby, którą można przygotować. Pamiętajmy, że to jest człowiek też, który wychodzi właśnie z obozu koncentracyjnego i on strasznie dbał, żeby wszystkich karmić. I to jakby zapewnianie jedzenia też tym swoim kobietom, przecież jedna umarła w jakimś potwornym też wyniszczeniu, więc on w tych listach różnych jest dużo właśnie spraw związanych z przygotowaniem jedzenia, że ma dobrą cielęcinę i pyszne danie z tego wyszło, albo szkoda, że cię nie było, bo mięso było kruche. Gotował, sam gotował też. No więc właśnie z tej formacji robienia wszystkiego, ale ryby to było coś więcej. Ryby to był krajobraz, ryby to była najważniejsza rzecz w ciągu całego roku. On po prostu najpierw pół roku przygotowywał ten sprzęt, czyścił, robił, tam te wędki produkował, Stradivariusy, sprowadzał z zagranicy, tam koledzy mu sprowadzali te jakieś tam no, kołowrotki. W ogóle się na tym nie znałam, ale już się znam więcej. W łazience trzymał te rosówki żywe, które kupował od jakiejś tam baby słynnej w Krakowie. Przy wejściu do domu zielony kapelusz ze złotą rybką. No w ogóle i czekał po prostu, że będzie maj. Bo w maju, w kalendarzu po prostu to widać, że centrum roku to jest wyprawa. W maju już się tam zaczyna, zbiera się te kajaki, opracowuje trasę, on już trasę miał gotową, całą Polskę zresztą bardzo dobrze znał, zbiera się zespół, który się czasem buntował. Są takie historie, że kantor nie wytrzymał tego, że on musi być tym szefem zawsze, najlepszym kapitanem. A Szymborska go jeszcze zachęcała do tego, żeby Filipowicza pozbyć tytułu kapitana, bo też nie dawali rady już tak szybko. To była Jaremianka wtedy jeszcze, bo to były właśnie lata 50. I ten kantor gonił go po prostu z wiosłem, wkurzony strasznie. A Jaremianka była zachwycona, że ktoś właśnie odbierze kapitaństwo Filipowiczowi. No więc najważniejszy moment w roku. Spływ, spanie w namiocie, biwak. Pomyślmy też o tym, że to są ludzie właśnie, którzy wychodzą z obozu na lata stalinowskie i oni wszyscy nie mają pracy. Stern nie ma pracy, Sandauer też nie ma pracy. Nie bardzo mogą rozmawiać o polityce, wiadomo, to bardzo jest groźne. Książki są zatrzymane przez cenzurę, w ogóle nie wiadomo, co będzie. Ledwo się to jakoś łączy, ale nie ma życia takiego normalnego. No więc co można robić? A jeszcze się było w obozie, więc chciałoby się trochę mieć przyjemności z tego życia. Tylko jeździć na ryby, tylko biwakować i spływać kajakiem. I to było rzeczywiście, była to czynność ratująca życie. To jest zdanie, które napisał Ota Paweł, ale właśnie dla Filipowicza była tak samo. Pierwsze, co zrobił, kiedy mógł stanąć na nogach po powrocie z obozu koncentracyjnego, gdzie po prostu miał wszystkie choroby, nie mógł chodzić, nie mógł utrzymać długopisu, stracił wszystkie zęby, no po prostu w strasznym stanie wrócił. Pierwsza rzecz, jak tylko mógł stanąć na nogach, to było ze sternem na Dnidę pojechać ryby łowić. No więc właśnie to jest to, no jak można oceniać w jakikolwiek sposób czynność ratującą życie. Poza tym mnóstwo literatury się narodziło z tego, że on właśnie łowił te ryby i nie chodziło o te ryby, ale o ten krajobraz albo o to, co się pamięta, co wraca z pamięci, z przeżyć, jaki się ma kontakt z tym krajobrazem po prostu. U niego to jest bardzo ważne, bo to jest literatura złożona w dużej mierze z opisów. To Wisława Szymborska mówiła, że nienawidziła opisów w literaturze, ale jak zaczęła czytać Kornela, się zachwyciła po prostu, bo te opisy po prostu tętnią życiem, ale też erotyzmem. Trzeba powiedzieć, że ryby u niego związane są z erotyzmem. I to jest ciekawe, właściwie wydaje mi się, odkrycie, dlatego że Filipowicz był bardzo dyskretny. Mówiło się, że jak się spotyka mężczyzna z kobietą, to gaśnie światło. Ale jak się czyta opowiadania rybackie, to tam się pojawiają bardzo jednak odważne sceny właśnie z pamięci bohaterów. Jakieś ileś kobiet, wręcz jakiś jeden akt seksualny się pojawia. Pojawia się rywalizacja mężczyzn o kobietę. Znaczy tam dochodzą właśnie te różne instynkty. Okazuje się, że łowienie ryb ma związek z podświadomością. Czyli trochę Hemingwaya w tym jest. Trochę Hemingwaya i Freuda. Skoro mowa o kobietach, to w tej książce piszesz o tych trzech ważnych związkach Konrada Filipowicza, najpierw z Marią Jaremianką. Fascynująca historia, przyciągania, odpychania, jak magnesy, które raz dobrze się spotykają ze sobą, raz źle. Opowieść i o listach, które do siebie wysyłali, i o tęsknocie, i czasami o takiej złości, ale też o
o pięknej postawie Filipowicza, kiedy Jeremianka już chora na białaczkę odchodziła i kiedy on otaczał ją opieką i próbował pomagać wszędzie tam, gdzie się dało. Potem też tragiczna śmierć jej siostry. To w ogóle mało znany dla tych, którzy nie czytali chociażby dalszy wątek życia i opowieści o życiu Jeremianki i Filipowicza. Potem zaaranżowane przez Różewicza spotkanie z panią Pruchnicką, bez którego nie byłoby drugiego syna Marcina, ale widać, że związek na odległość i no, nie spotkali się ze sobą. Aż w końcu dochodzi do roku 69, kiedy Filipowicz ma 56 lat i schodzą się z Wisławą Szymborską, którą przecież znał już od 25 lat. I nagle się okazuje, że spotykają się dwie połówki tego samego jabłka, czego nikt, pewnie nawet oni sami się nie spodziewał. Tak, to było, ale właśnie to było takie zakochanie, wręcz po prostu jak Żaków, to opowiada Urszula Kozioł, że właśnie on ją złapał na jakimś zjeździe literatów i mówi, ale ta Wisława to ładna, co? Prawda? Ładna. I też, i ona zobaczyła wtedy, że on jest tak zakochany, że w ogóle absolutnie. Więc tak, to bardzo ciekawe są te dwa główne związki, gdzie on pokazuje, że on właśnie potrzebował i tak wybierał silne osobowości twórcze. I to były absolutnie równorzędne związki. Znaczy, że wręcz Jeremianka mu powiedziała, że jeżeli chce sobie taką żonę zwykłą, no to nie ona, bo dla niej jest najważniejsza sztuka. I dla niego też była najważniejsza sztuka, więc jakby tam były rozmaite tarcia, ale jakby było wspólne jakby poszukiwanie i zrozumienie dla innego poszukiwania twórczego po prostu. I tak samo było z Wisławą, że oni mieszkali osobno, żeby te dwie maszyny nie stukały w jednym mieszkaniu, co śmieszyło Wisławę Szymborską, ale jednocześnie no właśnie byli przede wszystkim twórcami. I to było jasne i najważniejsze, że gdzieś swoje życie się poświęca tej twórczości, sztuce, co oczywiście jest pełne, jest trudne i męczące i nużące. Dużo jest tekstów Filipowicza o tym, jak on nienawidzi pisać i jak się męczy i zawsze to jest nieudane, jak se z Różewiczem piszą na przykład. No, skończyłem opowiadanie, fatalne, fatalne to opowiadanie. To zwykle Filipowicz bardzo surowo ocenia swoją twórczość. Cieszę się, że cenzura zatrzymała jakąś książkę Profile, mówi, o, zatrzymali ją, to chyba jest dobra. Bo sam no nie wie do końca. Później już ma taką pewną jasność, ale dużo jest takiej autokrytycyzmu u niego. I jeszcze wracając do tych kobiet, to właśnie Wisława mu dawała wiersz do przeczytania i on mówił, słuchaj, nie jest taki zły, jak mówisz. Natomiast ona się absolutnie zachwycała jego twórczością. To rzeczywiście było, że... Jeśli Nobel, to on. Tak, jeśli Nobel, to on. Ona się odnalazła w wielu opowiadaniach. Na przykład mówiła, że dziewczynka z lalką, czyli o smutku i samotności, to jestem ja, mówiła Wisława Szymborska. Albo no, wiele swoich portretów tam znalazła i strasznie się zachwycała jego opowiadaniami. Natomiast właśnie bardzo mi się podobało to, że właśnie on najlepiej funkcjonował w tych wysoko, w takich twórczych związkach partnerskich po prostu, gdzie po prostu miał szacunek dla twórczości tych kobiet. A ten trzeci związek, ten pomiędzy, to rzeczywiście było tak, że jest wielka różnica między listami, no bo znam go głównie z listów i z opowieści syna. Widać było od początku, że to nie jest to, że on nie może mówić na tym samym zwyczajnym poziomie twórczym, jak porozumiewał się z Marią Jeremianką czy z Wisławą Szymborską, że oni się jakby w pół słowa porozumiewali, albo też mogli pisać o swoich najgłębszych doświadczeniach. To też jest bardzo piękne w listach właśnie z Marią Jeremianką, że gdzieś i ona mu pisze o swoim doświadczaniu koloru, barwy i tak dalej, a on jej pisze właśnie o tym szczupaku w rzece, gdzie nagle odkrył, że szczupak może on czuje. Albo pisze o tym, że się zmienił, że przechodzi coś w rodzaju smugi cienia, jak bohater Iwaszkiewicza, panien z Wilka, że tak właściwie coś, taki moment zapisał właśnie w liście do Jeremianki, co pokazuje, że mógł jej napisać wszystko o sobie. To jest bardzo taki, no pokazuje, jak bardzo blisko byli siebie
i bez żadnych konwencji, bez potrzeby zapewniania się. I z Wisławą było podobnie, jakby wszystko można było powiedzieć, choć oczywiście mniej było takich emocji granicznych, bo to był już inny czas życia i nie potrzebowali się tak przeciągać. Z Jaremianką po prostu to był też rodzaj miłosnej walki cały czas. A z Wisławą to było wspólne życie, wspólny teatr codzienności. To Ewa Lipska tak nazwała, że oni nie chcieli się nudzić i nie chcieli, żeby było banalnie, nie chcieli wyrażać uczuć banalnie, więc wszystko, co robili, ubierali w pewne formy. Co oczywiście też miało takie skutki, że cały ten koniec i choroba, też nie mówiło się o tym wprost, żeby nie było jakoś, na przykład, żeby nie było rozdzierająco, bo on nie lubił tych wysokich diapazonów i Wisława Szymborska też. Więc jakby choroba właściwie była w języku ukryta. To mówili, no grypa, przedłuża się, a on już umierał. On po prostu umierał na raka płuc. Z przerzutami, już nic nie można było zrobić. Jednocześnie właśnie jakby nie... Więc na przykład kilka osób się zastanawiało, czy on wiedział, że umiera, czy był... No nie mówił o tym. Być może odbierał sygnały, na przykład taki, że kotka nie przyszła, nie przychodziła do niego. Sam o tym kiedyś napisał, że zwierzęta czują śmierć i właśnie oddalają się. Później już po jego śmierci, co opisała Wisława Szymborska, kotka go szukała. Szukała pod kocem. Nie mogła go znaleźć. No i stąd ten wiersz. Na pewno wiedziała o tym, że odchodzi Filipowicz Wisława Szymborska, bo to ona wzięła na siebie te kontakty z lekarzami, odczytywanie wyników badań i też widać w twojej książce, jak bardzo było dla niej ciężkie prowadzenie tej gry, bo jednak miała pełną świadomość tego, że za chwilę straci ukochanego człowieka. Tak, tam są właśnie te opowieści Jana Józefa Szczepańskiego, który też odwiedzał go w ostatnich momentach i tak właśnie tak zanotował, że leży Kornel i mówi, no nie mogę wyjść z tej grypy. A Wisława go bierze do kuchni i zaczyna płakać. Ja nie mogę już jeść. Ja nie mogę, tylko żeby Wisława nie widziała, że ja nie jem. Więc jakby wobec siebie jakby no nie chcieli właśnie tego rozdzierania szat. Ale być może on wszystko też już wiedział i był w pewien sposób przygotowany. Justyna, to skończymy nasze spotkanie 5 pytaniami od widzów. Dobrze, bardzo się cieszę, że jest tak dużo pytań. Pierwsze. Pytanie o portrety kobiet w prozie Filipowicza. Jak dobrze umiał rozgryźć je jako pisarz? To jest bardzo ciekawe pytanie, dlatego że ja miałam wrażenie najpierw, jak zaczęłam szukać w jego twórczości, że niedużo było tych kobiet, że jakoś niewiele, ale później zobaczyłam, że owszem, było ich mniej niż na przykład rybaków, ale jak już się pojawia kobieta, to jest fascynujący zupełnie portret. Na przykład opowiadanie Zazdrość jest o tym, jak stara kobieta odkrywa, że jej mąż ją zdradzał i jedzie zobaczyć już po śmierci tego męża swoją rywalkę. I to, co się tam wydarza, jakby ten psychologiczny portret, jest wspaniały, jest głęboki. Druga historia kobieca, która mi się przypomniała przy okazji z ostatnich wydarzeń, strajków i protestów, to jest romans prowincjonalny, którego bohaterką jest Elżbieta, dziewczyna z prowincji, do której przyjeżdża literat z Warszawy, bufon potworny, uwodzi ją. Ona nic nie ma na tej prowincji. Prowincja jest okropna, ona tam siedzi z jakimś starym inżynierem i z plebanem i po prostu jest uduszona na tej prowincji. No więc ma z nim romans i chce usunąć tę ciążę, która później następuje, bo ona jest dokładnie świadoma. To jest po prostu tak fantastycznie opisał dziewczynę, która żyje na tej prowincji, ale dokładnie wie, kim jest i dokładnie wie, czego chce. I po prostu chce usunąć, nie może, bo to jest prowincja. Wszyscy wszystko wiedzą, zaglądają do łóżek. Wszyscy właśnie, lekarz jest zaprzyjaźniony z księdzem, więc jedzie do Warszawy i decyduje się na taki dosyć drastyczny sposób usunięcia. Ale po prostu to jego zrozumienie tej Elżbiety jest naprawdę fantastyczne. Znaczy on jest naprawdę, jesteśmy dzięki tej narracji blisko jej i widzimy po prostu świetną osobę, która dokładnie wie, czego chce i wie, że w jej życiu właśnie się nic ważnego nie wydarzyło. I to tutaj ten bufon jest czymś śmiesznym i jednocześnie ta prowincja, która ją dusi. Także kolejny świetny portret kobiety. No są też właśnie te portrety miłosne, czyli na przykład opowiadanie Fizjologia, które jest próbą zupełnie niesamowitą w literaturze, po prostu wskrzeszenia zmarłej w sposób
plastyczny, filmowy. On po prostu chce wydobyć obraz Marii siedzącej przy stole. I to, co się tam wydarza też i ten portret jej jest niesamowity. Także znajdziemy u niego, czy choćby to, od czego zaczęłam, czyli historia, nie, chyba nie zaczęłam od tego, opowieść o nieśmiałej dziewczynie w opowiadaniu Niedzielna wycieczka, gdzie on opisuje tak niesamowicie nieśmiałość takiej dziewczyny, która nikogo nie zna, chce kogoś poznać na tej wycieczce. To było pierwsze opowiadanie, które przeczytał mi tata, jak byłam nastolatką. Nie wiedziałam, że to jest w ogóle opowiadanie Kornela Filipowicza. Wtedy byłam dosyć nieśmiałą osobą, się bałam odezwać się gdziekolwiek. I po prostu jak przeczytałam opowiadanie o tej nieśmiałej dziewczynie, co w tym niebieskim sweterku, prasując swoje ubranko wcześniej, jedzie na tą wycieczkę, że kogoś pozna. I oczywiście nikogo nie jest w stanie, bo nie jest w stanie być swobodna, nie jest w stanie właśnie zachowywać się tak fajnie jak ci inni ludzie. Strasznie mi się to spodobało, się właśnie przez to, jak on opisuje tę dziewczynę, jak blisko jest tej dziewczyny. Także miał tę swoją wędkę, potrafił głęboko zapuścić też właśnie i pokazać bardzo wiarygodnie kobiety. Drugie pytanie, trochę już o tym mówiłaś, ale jeszcze przeczytam, może będziesz chciała coś dodać. Czy i co Filipowicz mówi o swojej twórczości, o sobie jako pisarzu? Czy to można znaleźć w jego korespondencji? Tak, bardzo lubię te notatki jego, takie właśnie autokrytyczne, takie znudzone, że po prostu siedzi godzinami, dniami, miesiącami i nic nie wychodzi z tego. Przepisuje, przepisuje, przepisuje. Mnóstwo jest tego, zwłaszcza w korespondencji z Tadeuszem Różewiczem, który też się męczył. I też narzeka, że siedzi nad tym wierszem i nic z tego nie wynika. Jeszcze piec mu dymi i w ogóle. Także kłopoty, to jest w ogóle główna treść korespondencji między pisarzami. Jak im nie idzie? Bardzo jest to pocieszające i tak naprawdę poprawiające humor, że oni się tak potwornie męczyli. Natomiast Kornel Filipowicz był krytyczny wobec swojej twórczości, ale z drugiej strony nie bardzo potrzebował, żeby ktoś mu mówił, jakie to jest. On jednocześnie był w porównaniu na przykład z Wisławą Szymborską, jak widziałam w tej korespondencji, był taki, jak to się nazywa, z wewnątrz sterowny. On potrzebował, żeby ten tekst dojrzał, żeby on jakby dokonał tam różnych zmian i w pewnym momencie uznawał, że jest w porządku. Można go już oddać, ale nie potrzebował, na przykład nie pytał wszystkich, jakie to jest. Nie potrzebował takiej zwrotnej informacji, że jego przyjaciele owszem, różne rzeczy mu piszą o tej twórczości, ale widać, że to nie jest takie decydujące dla niego. Więc jest to właśnie przypadek bardzo krytycznego wobec swojego pisania. Kogoś, kto się bardzo męczy, uważa też, że nie jest za dobrym pisarzem chyba, nie jest jakimś, nie idzie mu to łatwo, ale z drugiej strony jak już się przysiądzie, zrobi, to jakoś już uważa, że no to jest taki, w takiej formie, jakiej powinno być i nie potrzebuje, żeby ktoś mu ingerował. Natomiast ciekawe są też, jest tam relacja z jedną redaktorką, która też przerodziła się w coś więcej niż przyjaźń, ale redaktorka ma różne uwagi do jego tekstu i on je przyjmuje. Na przykład redaktorka mówi tytuł, co jest człowieku w środku, nie jest za dobry. Powinno być, co jest w człowieku. No i rzeczywiście taki tytuł nosi książka i to jest o wiele lepsze. No tak, ale jej prośby, żeby nie publikował w konkretnym wydawnictwie, nie spełnia jednak. No tak, ona była z czytelnika, a on poszedł do wydawnictwa literackiego. Ale rzeczywiście mnóstwo jest tych takich właśnie autotematycznych jego notatek dotyczących pisania i tego, jak to się nie udaje. Trzecie pytanie z pięciu. Dlaczego twórczość Filipowicza, ja to wezmę w nawias, na jakiś czas, ale jednak popadła w zapomnienie? Tak, to jest ten moment lat 90. On umiera w 90 roku, następuje przełom i jakby cała literatura polska jest skupiona na tym, żeby pojawiło się coś nowego. Po pierwsze rynek zalewają tłumaczenia z zachodu, jest masa po prostu nowych wydawnictw, książki na tych leżakach, prawda, łóżkach polowych. Wszędzie jest po prostu masa nowych wydawnictw, a wszyscy mówią też o tym, że nowa literatura. Po pierwsze, że nowa literatura opisze nam przełom, powieść o przełomie,
nowe przedwiośnie, nowi autorzy. Wtedy wkraczają choćby ważne autorki Tokarczuk, Filipiak, Tulli. Jest taka fala, pokolenie Brulionu. Naprawdę jakby literatura, krytyka literacka, wszystko jest skupione wokół tego, co jest nowe. Więc kto chce wracać wtedy do Filipowicza, czyli pisarza z poprzedniej epoki, który w latach 80. właśnie pisze o takich dziwnych rzeczach, jak powrót totalitaryzmu na przykład, albo o tym, że możemy stracić z powrotem odzyskaną wolność, że demokracja jest krucha, jeżeli w ogóle się ją uda osiągnąć. To nie jest ten moment. Lata 90. są czarną dziurą. W 2000 roku właśnie Pilch pisze, że nie może się nadziwić, co się w ogóle dzieje, jak można zapomnieć o takim pisarzu. No ale właśnie można było, jest to zrozumiałe, ponieważ liczyło się to, co nowe. No ale w tym wszystkim była Wisława Szymborska, która myślała cały czas, co zrobić, żeby on nie zginął, bo historia literatury to jest historia zapominania. Mało który autor ma szansę wrócić z przeszłości. No ostatnio obserwujemy, że na przykład Ginczanka jest fantastycznie po prostu wróciła po tylu latach, więc, ale to się zdarza rzadko. Przecież ilu pisarzy, nawet nie wiem, no Konwicki na przykład. Konwicki nie tak dawno umarł, ale przecież on odszedł. No nie jest tak, żebyśmy mieli powroty. Buczkowski, są pisarze, Teodor Parnicki. Nikt już o nich nie pamięta. Dygat. Ostatnio już chciałam znaleźć Jezioro Bodeńskie. W antykwariatach nigdzie nie ma. Po prostu Dygata nie ma. Znaczy jest ostatnio biografia, ale pisarze, tak, ale pisarze znikają i to jest jakby podstawowy rytm. Mało kto może wrócić, więc Wisława Szymborska przez te lata 90. wznawiała, robiła właśnie wybory. Jeden o tematyce żydowskiej, Cienie, Rzadki motyl, wspomnienia o Kornelu Filipowiczu. Bardzo się cieszyła, że Jan Pieszczachowicz napisał pierwszą biografię taką z perspektywy przyjaciela o Kornelu. I dopiero w latach 2000 coś tam zaczyna się dziać. Badacze też są, którzy jednak dbają o to. Ale musiało minąć sporo czasu, żebyśmy z powrotem zobaczyli, jaki to jest świetny pisarz. A tym momentem, takim zapalniczką tego były korespondencja z Wisławą Szymborską. I tak wracają pisarze. Iwaszkiewicz przecież też wrócił właściwie w związku ze swoimi dziennikami. Czyli jeżeli pisarze mają coś w szufladzie, co może jakby spowodować, że inaczej spojrzymy trochę na nich, to jest szansa, że wrócą. Więc właśnie dzienniki Iwaszkiewicza. On też był przecież w czyśćcu. I też był czas, kiedy Iwaszkiewicz nie był tak ważny, jak powinien być. Więc Filipowicz wrócił najpierw dzięki tym listom z Wisławą Szymborską, gdzie się okazało, że no w ogóle to jest świetna literatura, te ich listy, a poza tym właśnie obok Wisławy, naszej noblistki, jest ten jednak dosyć ciekawy pisarz. Otworzyła się furtka, że wydawnictwo Znak pomyślało, że warto wznowić. O co dobijali się krakowscy przyjaciele właśnie i ten krąg Wisławy Szymborskiej już od dawna też, żeby właśnie były wznowienia opowiadań. I to się udało. No i na tej fali pojawiła się też i moja książka, i kolejne wznowienia, ale powiem jeszcze o tym, że on wraca nie tylko w Polsce, to jest ważne. W zeszłym roku ukazał się przekład angielski, i ma recenzję po prostu w najlepszych, najważniejszych czasopismach. Kilka opowiadań, między innymi Pamiętnik antybohatera. Okazuje się, że ten tekst o okupacji nagle jest bardzo aktualny z różnych powodów. A w przyszłym roku będzie festiwal Kornela Filipowicza w Ukrainie, gdzie ukażą się aż 3 książki. Wiersze, Pamiętnik antybohatera i moja książka. Bo okazuje się, że właśnie na przykład Pamiętnik antybohatera w Ukrainie, w kraju, w którym trwa wojna, znaczy co innego niż u nas. Znaczy, że ta historia okupacyjna nie jest tak odległa jak u nas. Chociażby Francuzi też mogliby sobie to przeczytać, prawda? Pamiętamy, co się działo po roku 40. Gdzie szukać poezji Filipowicza, jeśli ktoś ma niedosyt po lekturze pani książki? Marzy mi się, żeby wydawnictwo A5 wznowiło tomik Powiedz to słowo, który ukazał się kilkakrotnie, był wznawiany w latach 90., ale rzeczywiście wydaje mi się, że teraz jest czas, żeby wznowić cały ten tom. Na pewno jest on w bibliotekach. To jest, był duże nakłady, także jest w bibliotekach. Myślę, że też na Allegro. W moim tomie, tym, który przygotowałam wznowień, są 4 wiersze z tego właśnie tomu, ale rzeczywiście jest tak, że
powiedz to słowo, ten tom z lat 80. jest szerszy i właściwie warto by cały po prostu wznowić. To apelujemy do Krystyny i Ryszarda Krynickich, może nas oglądają, albo proszę im przekazać, że czekamy. I na koniec pytanie, które myślę jest bardzo w punkt i będzie dobrym podsumowaniem naszego dzisiejszego spotkania. Czy obcowanie z awangardą artystyczną, grupą krakowską i bliskość z Jeremianką wpłynęła na jego twórczość, skoro mówi się taki współczesny, wyprzedzał swoją epokę? Może właśnie to miało wpływ? Tak, świetne pytanie, bo to nie jest oczywiste. On nie jest na pierwszy rzut oka pisarzem awangardowym, a jednocześnie po pierwsze jakby rósł z tym środowiskiem, z jego ideałami. On miał też otwartą ścieżkę plastyczną, bo zastanawiał się nad tym, czy przypadkiem nie zacząć malować i nie iść w tym kierunku. Mógł, bo miał zdolności. Więc awangarda odcisnęła na nim bardzo wyraźne piętno takiego po pierwsze myślenia lewicowego i myślenia w kategorii autonomii sztuki, po drugie dyscypliny. On to zawsze podkreślał, że awangarda nauczyła go dyscypliny twórczej, że właśnie że strasznie ważny jest warsztat, strasznie ważne jest skupienie na tym, jak to ma być zrobione. On się nad tym bardzo zastanawiał. Ale jednocześnie myślenie typowo awangardowe u niego zmieniła wojna. Świetnie to ujęła Wisława Szymborska, że on wrócił jakby po przejściu obozu koncentracyjnego z innym widzeniem człowieka. To nie jest widzenie człowieka awangardowe. Jego już nie interesowała masa, nie interesowała właśnie maszyna, nie interesowało zmiana społeczna, patrzenie na procesy społeczne. Zaczął go interesować słaby, zniszczony człowiek. I to jest już inne trochę spojrzenie niż to, co myślimy o spojrzeniu awangardowym. Więc tu się rozeszło. Natomiast ja mam wrażenie, że w opowiadaniu Fizjologia on korzysta, znaczy, że tam się dzieją niesamowite rzeczy właśnie patrząc od strony formalnej, że to jest najbardziej awangardowe jego opowiadanie po prostu, jakie napisał. Bo on tam po prostu próbuje środkami literackimi malować, odtworzyć obraz, przekroczyć śmierć, uruchomić, po prostu zawiesić czas, przestrzeń. No, że naprawdę, no być może właśnie całe jego doświadczenie ze sztuką awangardową i z myśleniem właśnie o tym, czym jest obraz, po prostu zawarł w tym jednym opowiadaniu. No dobrze, to jeszcze PS, bo niewidzialna ręka przekazała mi ostatnie pytanie, już naprawdę ostatnie. Czy możemy powiedzieć, że Filipowicz czuł się spełniony? Same dobre pytania. Ja myślę, że tak, właśnie, że jest coś takiego w jego twórczości, że gdyby... To na przykład przypomniało mi się, że Filip Roth, jak skończył pisać, pożegnał się z czytelnikami, zaczął czytać swoją twórczość całą, właśnie żeby sprawdzić, czy było warto. No i po tym całym procesie przeczytania wszystkiego uznał, w porządku. Nie, no w porządku. Zrobiłem, co mogłem zrobić. Wydaje mi się, że Filipowicz nie ma takiego zapisu, bo jakby on cały czas coś nowego poznawał, jakby nowe narzędzia zyskiwał. Przecież w latach 80. dopiero odważył się wrócić do poezji. Odważył się pisać takie miniaturki, takie, no właśnie na coś się tam odważył. No ale jednocześnie myślę, że patrząc wstecz, absolutnie mógłby pomyśleć, że jest spełniony. W dodatku jednak Polska odzyskała niepodległość. On przecież, jego klamrą to jest rok 18, 89. Doczekał tego, co zakładał, że być może się zdarzy, ale może się nie zdarzyć, być może sami to zepsujemy wszystko. Być może, no właśnie, gdyby zobaczył, co było później, na przykład co się działo z jego PPS-em, który też nie odegrał ważnej roli, takiej jak się spodziewał, że właśnie ta lewica polska będzie taka, jaką sobie wymarzył. Tego już nie doczekał. Więc myślę, że mógłby, znowu, nie wiem, ale mógłby umierać z jakimś takim poczuciem, że zrobił dużo. Znaczy, że powiedział to, co chciał powiedzieć. Chociaż przypomina mi się teraz taki jego zapisek, że on zapisywał właśnie, że ciągle mam poczucie, że nie powiedziałem tego, co jest najważniejsze. Z lat 80. No więc
Owszem, zrobił dużo, ale myślę, że miał ciągle coś jeszcze do powiedzenia. Ale to jest takie bardzo ludzkie, prawda? No nie sposób pomyśleć, że to jest takie dobre i twórcze, że zawsze jest ten jeszcze naddatek, który można by opowiedzieć, gdyby się dłużej żyło. Ale świetne pytanie, kurczę. Dwóch mało ulubionych pisarzy, Justyna Sobolewska, Filip Roth i Filip Owicz. Tak to się fajnie układa. Ale mam też ulubione pisarki, naprawdę. Ale to mówimy akurat w tym przypadku o mężczyznach, proszę wybaczyć, dlatego tak się to też ciekawie składa. O tym drugim, czyli o Filipowiczu, tak piszesz we wprowadzeniu do swojej opowieści biograficznej. On nas znał. O tym, jak jesteśmy podzieleni na dwie połączone i nienawidzące się Polski, napisał w 1972 roku w opowiadaniu Śmierć mojego antagonisty. Zawsze wychylał się ku innym. Mógł to być jego żydowski kolega, kobieta na wsi, która nie ma żadnych praw, kot czy motyl. Nieustająco starał się poznać coś, co jest całkowicie nam obce. Jego proza pokazuje też, jak bardzo ograniczona jest wiedza wszelkich świadków zdarzeń, jak bardzo mało wiemy o rzeczywistości, jak bardzo względne są wszelkie sądy. I to się chyba nie zmienia, więc warto sięgać po twórczość Filipowicza, a także po książkę, w której Justyna Sobolewska, książkę Miron, Ilia Kornel snuje opowieść biograficzną o Kornelu Filipowiczu. Ja tylko powiem na zakończenie, że tę książkę można znaleźć także w księgarni Big Book Cafe, a ponieważ jesteśmy właśnie w tym miejscu teraz, to Justyna obiecała, że podpisze egzemplarze, więc będzie można nabyć tutaj książkę z autografem autorki. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie i gratuluję. Dziękuję bardzo. Justyna Sobolewska była z nami. Dziękujemy, dobranoc.